środa, 27 dzień lutego, Beata Mys. Dobry wieczór, zaczynamy główne wydanie teleskopu. Co dziś w programie? Prosili o darowizny, doczekali się za to kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów każe gminie Dopiewo zwracać mieszkańcom pieniądze. Stoją i czekają na wyrok parowozy w Wolsztynie. Czy urzędnicy dogadają się z kolejarzami? Ta podróż życia może zakończyć się sukcesem. Jest szansa, że holenderska barka, która utknęła na mieliźnie w Koninie, wyruszy w dalszą podróż. Gmina Dopiewo wymuszała od mieszkańców opłaty za podłączenie do kanalizacji. Uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i ukarał samorząd grzywną. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, ale jak tylko się uprawomocni, mieszkańcy będą mogli starać się o zwrot pieniędzy nazywanych przez gminę dobrowolnymi darowiznami. W Dopiewie była Karolina Słotwińska-Lisiak. Ryszard Pawelec, jak wielu mieszkańców Dopiewa, zapłacił gminie za wkopanie studzienki na swojej posesji, dzięki której mógł się podłączyć do budowanej tu 10 lat temu kanalizacji. Za tą studzienkę w pierwszej kolejności, w pierwszej fazie było 1600 zł i następne lata był wzrost już tyle, co ja wiem, po procent inflacji. Jak ktoś tyle nie miał, mógł zapłacić w ratach. Niektórzy wpłacili tylko jedną czy dwie raty, a gmina nigdy nie upomniała się o resztę pieniędzy. Teraz okazuje się, że w ogóle nie miała prawa ich pobierać, bo robiła to w ramach darowizn na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ci, którzy niezupełnie dobrowolnie wnieśli tą darowiznę na rzecz gminy, mogą ubiegać się w sądzie o zwrot tych darowizn. Sąd to ostateczna instancja. Jeśli wezwanie gminy do zwrotu pieniędzy nie przyniesie skutku, będzie to zresztą możliwe dopiero po uprawomocnieniu się decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ukarał gminę grzywną w wysokości 5000 zł, a ta się odwołała. Było to na takiej zasadzie, że rzeczywiście ktoś składał wniosek. Tam gdzieś była klauzula, że on jakąś darowiznę złoży, ale to nie było tak, że ktoś później pilnował, czy ta darowizna wpłynęła, czy nie wpłynęła, nie? To nie było takich faktów. No i stąd może to odwołanie. Zgodnie z prawem odbiorcy mają obowiązek opłacenia jedynie budowy przyłącza i pomieszczenia do urządzeń pomiarowych. Pobieranie innych opłat jest niedozwolone. Gmina może jednak nałożyć na mieszkańców opłatę adiacencką z tytułu zrealizowania inwestycji. Karolina Słotwińska-Lisiak, Teleskop.